Witam z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek z gry Transport Fever 2. Znajdujemy się obecnie w Rudzie Śląskiej na dworcu kolejowym, z którego odjeżdża pociąg do Kielc, czyli jest to nowa linia, którą budowaliśmy w odcinku poprzednim. Pociąg sobie już jeździ, mogliście kawałek lokomotywy widzieć na poprzedniej miniaturce. Tutaj sobie właśnie jeździ pociąg. Czy jest pełny? Jedna osoba, no ale dopiero linia jest puszczona niedawno, więc tych ludzi jeszcze nie ma zbyt dużo. W tym odcinku zrobimy sobie może jakiś transport tutaj, autobusy albo jakiś tramwaj, może autobusy sobie tutaj wykonamy. Moi drodzy, ja sobie gram na jeszcze jednej mapce, tak poza odcinkiem, już dosyć długi czas. I ja tą mapkę w linku, wam ją podlinkuję pod tym materiałem, jeśli nie zapomnę, więc będziecie sobie mogli ją pobrać i na niej pograć. Od razu mówię, że mapa jest no bardzo rozwinięta, wszędzie prawie jeżdżą jakieś pociągi towarowe, osobowe, ciężarówki, no wszystko jest bardzo rozwinięte, co mogliście również widzieć na zdjęciach, które udostępniłem na Facebooku, na którego zapraszam, linki macie oczywiście w opisie. Dobra, my zabieramy się teraz za budowę, myślę, linii tramwajowej może, bo autobusów mam sporo, a tramwaj mam dwie linie. W Poznaniu i Katowice. A to Katowice 1, bo tam miałem dwie linie, ale teraz jeździ tylko jedna linia, więc to sobie można zmienić na Katowice po prostu jeden. No, Boże, po prostu na samo Katowice. Dobra. I tak. No coś tam tych osób czeka. Pociąg ma 13 osób. No to... No. Zawsze coś. Dobra. Jakby puścić tutaj tą linię? Mam pewną koncepcję, żeby to zrobić tak jak chyba w Poznaniu, tak zrobiłem tą linię tramwajową. Czyli tak, zrobić sobie, tu mamy to, 20 metrów i jeden peron, oczywiście, że elektryczne. I tak, zrobić sobie jedną pętlę tutaj. O, tutaj będzie jedna pętla w tym miejscu. Spoko. Kolejna będzie tu. Tutaj gdzieś tak. Może sobie ją zrobimy jakoś tak, żeby wychodziła od razu z tego skrzyżowania. Tak, żeby też była o, na równej wysokości. Czyli coś takiego. Spoko. Tutaj są chyba domy mieszkalne. Nie. Mamy tutaj komercyjne. Tylko. Tak. No ale też będą mieli dojazd. I teraz zabieramy się za ulicę. Takie, oczywiście tory elektryczne. Znaczy nie, autobusy nie, ale tory tak. Dobra. I teraz sobie tutaj musimy to pozmieniać. Czyli tutaj tym sobie pojedziemy tramwajem tak. Teraz tutaj pojedziemy sobie nim na przykład tu. Tu. Tak już to trochę zrobimy na przyszłość. Tutaj tą linię, żeby już mieli tutaj, jak się tam miasto rozbuduje, te Kielce. Tutaj jest taka droga już i tutaj tak. Okej, teraz musimy się zająć wybudowaniem dworca. Co? Zajezdni. O, zajezdnia tramwajowa, ona będzie sobie stała tutaj. Tu. Tak przy tej krawędzi raczej bym sobie tutaj chciał zbudować. Coś myślę takiego. Dobra. Spoko. Mamy tutaj zajęcie. Teraz przystanki. O, mamy, widzę, nowe przystanki. Ja też sobie włączę ten szybszy upływ czasu, żeby było szybciej. Może nawet w tym odcinku będą już pociągi N57. Zobaczymy. Dobra. Więc tak, mamy tutaj przystanek. Kolejny będzie, myślę, tutaj. O. Kolejny będzie tu na przykład.
Dobra, kolejny będzie tutaj, tak już na przyszłość zrobiony. Kolejny może być tu. Musowo oczywiście przed dworcem. Muszą być. No i chyba to tyle, to już będzie tam przystanek. I możemy sobie zrobić nową linię. I pociągniemy sobie ładną linię tramwajową, na której będą sobie jeździły fajne tramwaje. I wracamy z powrotem. Tutaj ładnie, tu i ostatni tutaj. No i mamy bardzo fajną linię tramwajową. Teraz możemy sobie zakupić tramwaje. Patrzcie, ile mam w ogóle zarobku, to jest bardzo fajne. Spoczko, więc tak, kup pojazdy. Mamy tutaj obecnie tylko dwa, ale mam też pobrane nowe tramwaje ze Steama, no ale jeszcze się nie odblokowywują, dopiero w późniejszych latach. Puścimy sobie tutaj, myślę, z 5 tramwaji. No i na linię żółtą, którą sobie nazwiemy tramwaj Kielce. Dobra, mamy tramwaj Kielce, ładne tramwaje sobie wyjeżdżają. Ale podoba mi się, jak ten przegub chodzi. Fajne jest to, że możemy sobie nawet do tego tramwaju, generalnie mówiąc, wejść. Zobaczcie, strzałeczkami WSAD możemy w tym tramwaju normalnie, możemy się takim tramwajem przejechać. Bardzo ładnie wykonany. Zobaczcie, ładne siedzenia. Super przegub. Bardzo fajnie. O, halo. Fajnie ten przegub chodzi, bardzo, nie, super. Super, postarali się, jest to dużo lepiej zrobione niż w Transport Fever 1, a na pewno dużo lepiej niż w Train Fever, jeżeli to w ogóle ktoś kojarzy, tam w ogóle było to masakra, ta mapa wyglądała. No, także sobie tutaj już tramwaje będą fajnie kursować po tym miasteczku, po tej wsi. Tramwaje na wsi, to jest też w sumie fajny pomysł. Dobra, no ale powinno być coraz więcej osób. Ile jedzie? 12, no więc tak średnio bym powiedział. No ale niech to będzie, no niech to się, prawda, to się pewnie w końcu rozwinie. A tutaj jak to tam wygląda? Tu bym też mógł sobie zamienić te parowozy, bo tutaj chyba jeszcze nie wszędzie, ale musimy sobie tutaj zamienić. O, mamy nowy pojazd. Super. Zamienimy sobie tutaj nowe tory już. To akurat nie jest jakoś bardzo drogie, a na pewno się przyda. Fajnie, że się od razu zamieniają na stacji również, że nie musimy jakby zmieniać, że nie musimy przez stację wchodzić i tam zmieniać, tylko to się samo zmienia. Dobra, tu mamy z głowy. Tutaj też chyba robiłem. Tak. Tutaj te całe krzyżownice, rozjazdy i tego typu sprawy. Tu. Tamten tor też można by było chyba, który idzie w stronę Wrocławia. O, spoko. Tutaj te z tej całej zajezdni. A, bo tutaj jeszcze mam stary tor. Znaczy ten, w sensie jeden tor. O, to musimy też, kurde, naprawić. Tutaj też sobie już takie ładne zrobimy. Oj, pociąg się zesrał. Niestety, musimy zaraz tam go naprawić. Tutaj te sobie ten most naprawimy. Znaczy naprawimy, zupgrade'ujemy. No i tutaj też. Tu i tu. Tutaj tak to zrobiłem, bo tutaj jedzie jedna linia, tam sobie staje kamień, druga odbiera te całe cegły. Dobra. Tak, tutaj mamy ten jeszcze pociąg, który się wykrzaczył. No, spakował się w plik. Dobra, musimy go sobie odwrócić. Tylko musimy go dać w drugą stronę. O nie, spoko, dobra. Wyładował się bardzo fajnie. Dobra. No, także teraz, jak już tutaj jestem i mam pieniądze, to sobie zrobimy upgrade'ik tutaj torowiska. Dobra, gra się zapisała. Tutaj sobie zrobimy fajny upgrade. Spoko.
I tutaj tak. Tutaj te domy tak się wybudowały, tak kurde lebele. Tak trochę dziwnie. To sobie damy tak. A tu będzie tak. No, jak już się wybudowały, no to już niech mają. Nie będę ich usuwał. Dobra. Więc coś takiego. Teraz jeszcze musimy o semaforki fajne zadbać. Czyli tutaj między innymi. Tutaj na przykład. Też niech będzie. Tu. Tutaj jeszcze muszę zrobić coś takiego, żeby tam w razie czego mogły jeszcze pociągi sobie wjechać. Więc tutaj też musi być to. Tutaj już chyba są. No te stare, ale nie, niech będzie. Niech będzie. Ten sobie usuniemy w sumie. A bo dobra, kurde, zmienimy. Nowe czasy idą. Będą jakieś stare semafory. O, ładny semaforek tutaj. Ten niech sobie przejedzie. Ten stary pociąg. Ale sobie może go zaraz zamienimy. Zobaczymy. I tak, teraz musi być tutaj semaforek. W sumie to tutaj nie musi być. No, tylko tu by się przydało. A nie, w sumie to musi być, bo tutaj jeszcze musi być taki rozjazd. Tutaj jeszcze sobie musimy zamienić na prąd, żeby jeszcze bardziej zelektryfikować. I teraz możemy dać tutaj i tutaj semaforek. No i tutaj już nawet porobiłem, więc spoko. Teraz zabieramy się za tutaj tory. To szkoda, że nie można tego robić jakby od razu, że prąd i w ogóle prąd i lepsze tory w jednym, tylko to trzeba tak się pierdzielić. No ale nic się nie zrobi. Tutaj mam już trochę tego pozamieniane, bo sobie zamieniałem, jak pewnie wiecie, w odcinku poprzednim, w którymś tam z odcinków poprzednich. Dobra, więc teraz tutaj tak robimy. Tutaj tak. Tutaj tak, tak, tak. Tutaj tak. Nawet się pociąg nie zepsuł. Na stacji oczywiście musi być prąd, żeby później tutaj sobie jeździły fajne pociągi N57. Dobra, też zamienimy sobie tutaj te pociągi, co tak kopcą. I wyją strasznie, jak wjeżdżają na stację, co było słychać. Dobra, no i tutaj będzie fajny. Ach, myślałem, że. O, właśnie, samolot. Kurde lebele, samolot. Może by zrobić, kurde, jakąś linię taką. 10 milionów kosztuje. A ile by kosztował? Ile by kosztowało lotnisko? Niech się wczyta. Pasażerskie. 4 miliony. Ja bym je zrobił takie lotnisko Pyżowice. Zrobiłbym je gdzieś tu i tam drogę do... albo nie. Albo tak. O. 4 miliony. Tak tutaj na środku. Jakąś tutaj linię autobusową doprowadzić. Tą bym przedłużył, co tutaj jest. O, 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 właśnie, super, super. Dobra. Tutaj w tym miejscu. Taki mały sobie zrobimy. I będzie sobie tutaj jeździł samolocik, znaczy leciał. Jakieś linie sobie porobimy z Częstochowy na lotnisko, stąd, o, chyba bardzo fajnie. I polecimy sobie tą linią do tutaj. Warszawa marki Legionowo. Spoko. I lotnisko będzie tutaj w tym miejscu, żeby było dalej od stref mieszkalnych, bo to też wpływa. Tutaj będzie lotnisko. Dobra. Spoko. Tutaj nie musimy oczywiście budować jakiejś zajezdni dla samolotów, bo to nie trzeba. No ale wypadałoby zrobić tutaj jakieś połączenie drogowe, prawda? Tylko tak trochę w lepszej odległości.
O, ładnie, równo, tylko bez torów bym prosił już. Tutaj nie będziemy szaleć z tramwajem. Coś by się przydało w Warszawie. Tutaj sobie to połączymy jeszcze tak tutaj w tę stronę. Mam nadzieję, że na jakiś taki mały samolocik, bo ten co mi się pokazał, to jest taki duży samolot. No i on chyba tutaj raczej nie. Raczej się nie zrobi, bo to jest zbyt duży samolot. A takie małe tutaj powinienem na luzie zrobić. No i one też będą, prawda, tańsze, więc też fajnie. Tu by można jakiś przejazd wykolegować, tylko niech ten pociąg tutaj z łaski swojej pojedzie. Dobra, stop! Tutaj taki będzie jakiś przejazd. Nawet równo się zrobi, więc fajnie. Jakoś gdzieś tak sobie tam pojedziemy tym. To teraz kawałek na wprost. Spoko. I tu jest wejście. Więc tutaj musi być też droga pociągnięta i połączona tutaj między innymi z tą drogą. Tutaj sobie na wprost jeszcze wjedziemy w tą, co zbudowałem, czyli jakoś chyba tak będzie równo. Powiedzmy. Spoko, spoko, spoko. I mamy akurat tutaj idealne miejsce na zajezdnię. Tylko tutaj taka mała była, nie? No właśnie, taka mała i bez torów tramwajowych. O, i tu będzie sobie taka zajezdnia. Znaczy ma tylko pętla. Tutaj, o, w tym miejscu. Super. Tom sobie usuniemy. I zrobimy tutaj nowy. Fajnie, że mamy taki jeszcze jakby czas, zanim się usunie ten tutaj przystanek. Więc gdy ja zbuduję tutaj takie dwa przystanki, to powinny się właśnie zrobić to jako do tej linii same przypisać. Dobra, więc coś takiego. Tylko musimy tutaj to troszkę teraz pozmieniać. Bo mamy przystanek tak. Ja to bym w ogóle jeszcze raz dodał, wiecie co? Tak, pousuwam sobie te przystanki. Bo nie wiem, jak to tam dokładnie idzie. Tak, czyli jedziemy sobie stąd. Tutaj, do tego dworca. Tutaj. Też powinno więcej osób jeździć pociągami. Tak sobie myślę. No bo wszyscy będą sobie tutaj z innych miast na ten dworzec, do autobusu i na lotnisko. O, mamy taką fajną linię na lotnisko puszczoną. Spoko. Puścimy sobie grę. I teraz tak, kup pojazd. Bardzo fajnie. Co możemy tutaj kupić? Czy taki samolot pasażery? O, właśnie, chciałem te. To jest 2 miliony kosztuje. To spoko, Maroko. 15 osób. Kupimy sobie taki jeden. A halo, 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 halo. Jeszcze. Nowa linia. Stąd do Warszawy. Dobra. I oczywiście tak, linia. Samolot. Samolot. Nie wiem, Ruda Śląska Wawa. Dobra. Więc mamy linię. Pierwszy samolot. Pierwsze samoloty. Czy wyleci? Aha, bo linia. No. Dobra. Otworzyły się bramy. Zaraz się zrobi na miniaturkę. Tylko tutaj niech sobie ładnie wląduje. Autozapis. Dziękuję.
Dobra, i tutaj teraz będzie jakaś... z tyłu jakie drzwi. Stop. Stop, stop, stop. Bo tutaj fajne ujęcie będzie. No, mniej więcej. Dobra. Dobra, no teraz troszeczkę tracimy. Ale powinny te inne linie sobie to ogarnąć. I zrobić, że będziemy już zarabiać. Dobra, więc teraz może tutaj jakąś linię autobusową puścimy sobie tutaj. Widzę, że tutaj taka trochę bieda, bo mamy jeden łącznik. Się wściekli? Ja tu im zrobię zaraz lepszy łącznik. No to tak, tutaj będzie kawałek takiej ulicy, tylko właśnie chciałem, żeby to była taka ulica. I teraz tak, 100 tysięcy, taki zwykły most. No ale będą mieli kolejne tutaj jakieś połączenie. Wszystko muszę ja robić. No, mamy fajny tutaj pas. Tutaj może też jakąś linię autobusową. Albo tramwaje i autobusy. Tutaj by była fajna linia kolejowa. To musimy sobie też zrobić tutaj linię kolejową, ale póki co myślę tramwaje. Tramwaje. Ja tam tramwaje lubię. Mają pojemność większą. Do tego właśnie lubię. Tutaj tramwaje będą miały trochę większe. Ten dworzec. Tą pętlę. Dobra. Tutaj. No i dopiero będzie koniec tutaj. Tej linii tramwajowej. To będzie taka porządna linia tramwajowa. O. Ładnie równo. Cyk. Zajezdnia tramwajowa. A to za chwilę, bo jeszcze nie wiem, jak ten tramwaj w ogóle pójdzie. Więc tak, zamieniamy sobie na tory tutaj tramwajowe, elektryczne oczywiście. I lecimy. Lecimy tu, lecimy tu, tu. Ups, coś tam się... Aha, bo tu jest inna droga. To jest taka droga. Teraz tak, tędy pojedziemy sobie. Tędy. Tu jest już taka normalna. Tu. Jakby to tutaj pojechać? Tu i tu. Super. Tutaj widzę, że nawet mamy jakieś fajne już powoli wieżowce. Zobaczcie, bardzo fajnie. Puszczamy grę, niech tam sobie ta gra idzie, niech zarabia. Zajezdnia, to musimy sobie zrobić. Zobaczcie, co zostało odblokowane. Pociągi N57. I to sobie muszę. No to muszę. Tutaj choćbym brał pożyczkę, muszę zamienić to na N57. To jest mus. Więc sobie olejemy te tramwaje póki co. Lekkie lagi. A ile trwa odcinek? 23 minuty. Co to jest? Dobra, remont, pożyczka, wszystko, halo. Jakie to ma utrzymanie, bo tego to jestem ciekawy. Jakbym sobie tak zamienił te pociągi na N57, czyli takie. Dodaj pojazd. Za 24 miliony. O kurde, lebele. A taki jeden chociaż? 12. A to ma utrzymanie? 2 miliony to ma utrzymanie? O matko. Ale ma pojemność 90. A to ma pojemność jaką? 56, tylko że tutaj tym nikt nie jeździ. Ja bym dodał jak już coś, to taki pociąg na tą linię i tą sobie zamienił. Ten pociąg bym sobie zamienił. Dobra, ten sobie zamienimy póki co. Zamień na N57. Pyk. On jest mniejszy, szwarniejszy. No i wygląda jak... Wygląda super. No, patrzcie to.
pociąg Częstochowa-Wrocław. Wejdźmy do środka. Ładne przedziały. Znaczy nie ma akurat przedziałów. Dokładnie, ogrzewania. Tam też była łazieneczka. Tutaj. O, otwarty wejście do przedziału. Drzwi zepsute, wiadomo. Super. Bardzo fajnie. I tutaj będą sobie jeździły właśnie takie pociągi. Później sobie mogę je nawet zrobić, żeby jeździły podwójne, bo też takie jeżdżą. Tylko nie wiem, czy starczy mi miejsca na tych innych stacjach. Ciekawy jestem, dobra, no ale fajnie. Ile ludzi na samolot czeka? Nichuchu. Nikt się nie chce do Warszawy przelecieć. No, dziwne. Tutaj jak tam, ile ludzi czeka? Po 6, więc trochę mało. Pociąg traci. No, ale to nic. Tutaj jak? A, bo, hucha. No tutaj tak, że jeszcze nic nie zrobiłem. Dobra, przystanki. Tutaj będzie ta linia. Powinno sporo ludzi tutaj jeździć, bo mamy tutaj linię, która jest faktycznie, będzie jeździła tak jakby przez trzy miasta. Dobra, tutaj teraz na początku mostu. Tutaj. Tu. Jeszcze jeden może być tutaj na przykład. Dobra. No i kolejna linia. Nowa linia. Jedziemy stąd, tutaj, tu. Tu. Też będzie linia strasznie długa. Cyk. Fajna linia niebieska. No i to będzie oczywiście tramwaj Warszawa. Nie ma jeszcze zajezdni, już budujemy, czy jest? Nie ma, nie budowałem, matko. Tutaj może być zajezdnia w tej strefie robotniczej. Tutaj niech będzie. Kup pojazdy, oczywiście standardowo 5 za milion. One są tanie te tramwaje, a niech będą 5. No i na linię tą. No i kolejne tramwaje sobie wyjeżdżają na linię. Mam nadzieję, że będą wozić mieszkańców tutaj na lotnisko, bo póki co to tracimy pieniądze. Ale idzie w górę. O, samolot ląduje, chodź tu. O kurde. Mayday. To musimy usunąć, to nie jest dobre. Usuwamy drzewa. Mam nadzieję, że to nie działa tak jak w OpenTTD, że gdy usuwamy, to wtedy się troszkę miasto, władze miasta denerwują. Dobra, przyleciał, pusty samolot. No ale no trudno. Dobra, no mam nadzieję, że... A tutaj ktoś czeka. Czemu nikt nie czeka na samolot? Halo. O matko. Zero ludzi, no ma... Nie no, kurde, człowiek się stara, robi linie autobusowe. A nikt tym nie chce jeździć. Chcecie tylko do Gliwic Centrum. A na lotnisko nikt. Ale może będzie ktoś jeździł właśnie do tych całych... Z Warszawy ktoś coś gdzieś będzie może jechał. No dobra, no to zobaczymy, nie? Tutaj jak tam te linie? 100 tysięcy. To jest... No nie jest duży zarobek. Ale tu... O, 16 osób! Ale to bym sobie wziął, póki co usunął wagon. To taki sobie będzie jeździł krótki pociąg. Znaczy krótki, no też sporo ludzi.
A tutaj ile czeka ludzi? 17. O, to się zaczyna rozkręcać. Zaczyna się rozkręcać. A jak pociąg z... Gdzie jest pociąg z węglem? To jest węgiel? Chyba tak. Nowe pociągi. O, nowe wagony. Nowe pociągi. Fajnie. Gdzie jest pociąg? O, tu jest. Z węglem. Wypadałoby zrobić kolejny pociąg z węglem, bo tutaj tylko chyba jeździ jeden. No dokładnie. A węgla tutaj jest, sporo się produkuje z tych trzech. Więc a ile by kosztowało taki tutaj, prawda, klonowanie? Za mało hajsu. Kurde, kusi. Kusi, żeby wziąć pożyczkę i kupić kolejny pociąg. Bo ten pociąg zarabia i to jest sporo zarabia. A jak tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o dostarczenie towarów? No tak, mamy, widzę, cały czas dostarczane rudy, mamy sporo, ale jest problem z węglem. Problem z węglem, więc tutaj musimy zrobić. Poza odcinkiem trochę może poczekam, pogram trochę, tutaj czas wyłączę, żeby nie szedł zbyt szybko. I poczekam trochę i kupię jeszcze jeden pociąg, bo to... No on sporo zarabia, 5 milionów. Wow. No. O, zaraz będziemy na plusie, zobaczcie. Super. Ten most też się okazało, że on ma jakieś ograniczenie, zobaczcie. Sobie wejdziemy tu i chyba tutaj. Nie tutaj. Nie tu. Nie tu. Hałas. To jest te emisje. O. To ma ograniczenie do 180. No. Więc niby ładny most, ale gdy będziemy chcieli mieć nowe pociągi lepsze, to musimy sobie to, ten most niestety skasować. Chociaż on fajnie wygląda. Patrzcie, halo. Skąd te pieniądze? Halo. Dawaj. Skąd te pieniądze? Ale mi się to podoba. Jep, kolejny pociąg z wąglem będzie gdzieś sobie jeździł. On wyjedzie, a z tej zajezdni. No to idealnie akurat. Akurat ten sobie dojedzie. No i ten przyjedzie, fajnie, fajnie, dobra. Spoko. Nie wiem skąd nagle taki zaszczyk. Aha, bo ten przyjechał z węglem, no tak. Patrzcie, kurde, to tutaj dostaje po 10 milionów chyba za ten węgiel. Zajebiście. Dobra. Jeszcze więcej nowych... O! Kolejny zespół trakcyjny, tylko taki trochę... Tylko taki, który jest w grze. Więc on taki średni. O! Coraz więcej ludzi naszymi pociągami będzie jeździło. Dobrze, moi drodzy. To byłoby na tyle w tym odcinku. Sobie jeszcze zobaczę, jak tam... Co? O, matko jedyną. No, gdzie jest samolot? Gdzie jest samolot? Musimy kolejny zrobić. Póki mi jest, to w sumie to nie jest drogie. Więc jeszcze, póki będzie odcinka koniec, to sobie zakupimy nowy samolot. O, fajne. No gdzie jest ten samolot, kurde lebele, bo nie z tym się go też... A jedzie, znaczy leci. Chyba samolot, który jedzie, no... Chyba po pasie tego, po pasie lotniska. I kopiujemy. Tylko to dziwnie, bo teraz będzie latał jeden za drugim. To ten niech se poczeka. Zatrzymaj się. Jak ten będzie już w Warszawie... Gdzie on jest? Ten będzie w Warszawie. To wtedy puścimy tego, żeby tak nie latały jeden za drugim. Dobra, a to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Kolejne odcinki będą niebawem. Oczywiście. Po prawej stronie macie najnowszy albo poprzedni film. To oczywiście zależy. A po lewej film dopasowany do ciebie, mój drogi widzu. To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja właśnie ląduję i idę sobie coś zjeść. A wy... Was zapraszam na inne moje materiały. Trzymajcie się, na razie. Cześć.